Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu koncentruje się już tylko na budowie dwóch nowych wiaduktów w ciągu ulicy Żółkiewskiego. Nowe zamówienie obejmuje tylko i wyłącznie budowę samych wiaduktów nad linią kolejową, bez przebudowy ulicy Żółkiewskiego na odcinku od Energetyków do ulicy Kozienickiej. To zamówienie, ten zakres jest tożsamy z umową o dofinansowanie, którą podpisaliśmy jakiś czas temu. Ta umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości do 44 milionów złotych. Nie da się uniknąć objazdów podczas budowy wiaduktów. Objazdy będą dotyczyły tych samych ulic, których nie chciał uwzględnić poprzedni wykonawca. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie musiał przed rozpoczęciem robót zasadniczych położyć nakładki asfaltowe na ulicach Struga, Kozienickiej 11 listopada. Ponadto będzie musiał zbudować nową sygnalizację świetlną z biegu ulic Energetyków i Stara Wola Głębiowska. Po zakończeniu robót na ulicy Żółkiewskiego wykonawca będzie musiał ponownie odtworzyć nawierzchnię ulic, przez które poprowadzone zostały objazdy.